Ja oficjalnie witam szanownych Państwa, witam Pana Wójta, witam Pana Wicewójta, Panią Sekretarz Gminy, Panią Mecenas, Panie Radne, Panu Radnym, Sołtysów, Przewodniczący Zarządu Osiedla, wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. Otwieram obrady 5. sesji Rady Gminy. Szanowni Państwo, punkt pierwszy, otwarcie obrad zostało dokonane, stwierdzam kworum, a przytem powiemy do przyjęcia porządku obrad. Proszę o składanie wniosków do porządku obrad. Pan Radny Wojewódzki, płynie Pan Radny Kowalczyk. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę ciszę. Panie Przewodniczący, na Prezydium Komisji Urzędu Gminy Komunalnego opiniowaliśmy zmianę uchwały w Radzie Gminy Raczyń dnia 29 grudnia w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Mikałów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Mógłbym bardzo prosił wprowadzić ją do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pan Radny Kowalczyk. Proszę mikrofon. Proszę o ciszę i proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze raz Pan spróbuje. Panie Andrzeju, Pan obok działa, mikrofon Pan wprawdzi. Czyli mam na takie mikrofonu. Jeśli można. Witam Państwa serdecznie. Składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Świątek na działanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był drugi wniosek. Proszę Pan Radny Górecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Radni, Panie Przewodniczący. Chciałbym wnieść do porządku obrad wniosek, który wpłynął do Rady Gminy 24 lutego o uwzględnienie w porządku obrad na drugiej sesji Rady Gminy wniosek skierowany do burta gminy. Jest to projekt wniosku Rady Gminy Raszyn o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału jednostek pomocniczych gminy Raszyn, osiedla Raszyn 1 oraz Raszyn 2. Czy ja mogę pokrótce uzasadnić? Proszę bardzo, tak. Szanowni Państwo, w dniu 30 grudnia 2014 roku złożyłem na biuro podawcze wniosek w sprawie podziału osiedli dotyczącego konsultacji z mieszkańcami w tym temacie. Przez okres 2 miesięcy zdołał ten wniosek praktycznie przejść przez Komisję Ochrony Środowiska, Obrony Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która to komisja w dniu 2 lutego pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie podziału osiedli Raszyn 2 o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. 5 głosów było za, 1 osoba była przeciw, 1 osoba się wstrzymała od głosu. Ja Państwu chciałbym Państwa prosić tylko, żeby wnieść ten punkt do porządku dzisiejszych obrad z tego względu, że jakby ten czas, który należałoby wykorzystać przed wyborami jeszcze sołtysów, on się już praktycznie robi coraz krótszy i jeżeli tego gdyby nie wcześniej nie pod dyskusję nie prowadzimy, to po prostu później będzie jakby trzeba będzie już praktycznie na przyszły rok to przesunąć. Chciałbym, żeby Państwo się wypowiedzieli jeszcze w tym temacie, zanim podejmiemy jakąś decyzję, jeżeli chodzi o porządek obrad w tej sprawie. Ja tylko jeszcze uzasadnienie przeczytam do wniosku, mając na uwadze większą reprezentacyjność. Ja rozumiem, Panie Przewodniczący, że radni nie mają tego wniosku, prawda? Oczywiście, że nie. Nie mają. Trudno, żeby mieli wniosek, który Pan składa dopiero, Panie Radny. Ja go złożyłem. Nie mam opinii przed sobą, jeżeli już. W momencie będziemy sam sobie pani dała pana głos. Proszę panie radny. Ten wniosek złożyłem 24 lutego. Rzeczywiście jak gdyby udało mi się dopiero wtedy
projekt wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Proszę o ciszę na sali i usłuchać się wypowiedzi pana Rabena. Szanowni Państwo, ja chciałbym to, żebyście Państwo jak gdyby wprowadzili dzisiaj do porządku obrad i żebyśmy ten temat przedyskutowali. A jeżeli chodzi o uzasadnienie, mając na uwadze większą reprezentatywność miejscowości Raszek oraz bardziej sprawiedliwy podział gminy Raszek na jednostki pomocnicze oraz fakt, iż osiedla Raszyn 1 oraz Raszyn 2 w sumie liczące według danych na dzień 30 października 2014 roku, chyba nie 14, tylko 12, przepraszam, bo to była ta data, liczy 7301 mieszkańców reprezentowanych przez dwa zarządy osiedla. Uzasadnionym jest przeprowadzenie konsultacji w celu poznania opinii mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości w sprawie podziału na mniejsze osiedla. Również rozległość miejscowości Raszyn przy sumach ulic w liczbie 84 oraz sprawie, którymi według statutu osiedli powinni zająć się zarządy osiedli, chociażby załatwianie codziennych spraw przewodniczących osiedla, jest moim zdaniem ponad siły fizyczne na wyżej wymienionym terenie przez dwóch przewodniczących ze szkodą dla tych mieszkańców. Również uzasadnienie, które przedstawione zostało Państwu radnym we wniosku z dnia 30 grudnia, dowodzą tylko i wyłącznie temu, iż specyfika funkcji sołtysa przewodniczącego zarządu osiedla nie jest tożsama z funkcją radnego i nijak nie powinno się tego porównywać. Szanowni Państwo, to tylko dodam jeszcze, bo dyskusja, rozumiem, mogłaby zostać przeprowadzona na czasie punktu, który Państwo, jeżeli Państwo oczywiście dzisiaj przegłosują go pozytywnie. Ja bym miał tutaj o wiele więcej uzasadnienia i chciałbym się z Państwem podzielić w tym temacie. To jest tylko i wyłącznie to są tylko i wyłącznie ewentualnie konsultacje, jeżeli Państwo pozytywnie ten wniosek poprą. Na razie nie mówimy o żadnym podziale, mówimy tylko o konsultacjach z mieszkańcami w tym temacie. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo jeszcze mogliby, to ja tylko pokrótce powiem, że 1/3 mieszkańców gminy Raszyn, 1/3 jest reprezentowana przez dwóch przewodniczących osiedli, a 2/3 mieszkańców gminy Raszyn jest reprezentowana przez 20 sołtysów i przewodniczących osiedli. Proszę sobie zobaczyć, jaka jest dysproporcja. Panie Przewodniczący, proszę o pozytywne przegłosowanie wniesienia tego punktu do porządku obrad, dlatego że... Mam tu jeden głos, panie radny. Ale ja tylko pana proszę, a dlatego, że to pan strasznie był, że pan jak gdyby strasznie chciał, żeby ta ustawa uchwała o regulaminie, jeżeli chodzi o konsultację społeczną, żeby była tutaj w poprzedniej kadencji procedowana. Pamięta pan bardzo, pamiętam, że chciał, żeby to było. Tu jest właśnie w tej chwili ten moment, w którym moim zdaniem mieszkańcy mogli skorzystać z tego pana, można powiedzieć, trochę dzieło, tak? To pan przygotowywał ten regulamin, jeżeli chodzi o konsultację. Szanowni Państwo, proszę tylko i wyłącznie o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Ja mam tutaj projekt Rady Gminy w tej sprawie, czyli wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę po informacji wypowiedź panią mecenas i opinię w tym temacie, bo pierwsze pytanie moje do wnioskodawcy będzie takie. To jako osoba złożająca wniosek, pan jest inicjatorem podziału Raszyna na dodatkowe jednostki pomocnicze, jak to rozumiesz w tym momencie. Czy jest to zgodne, panie mecenas, ze statutem Rady Gminy, z rozdziałem 3, paragraf 8, punkt 1 i 2 i 3? To ja pozwolę sobie odczytać paragraf 8, punkt 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także dniami jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnienia następujących zasad. Pierwsza zasada. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy gminy. Drugie, utworzenie połączenia podziału lub zniesienie jednostek pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, który tryb określa rada odrębną uchwałą. I trzeci, wykaz jednostek pomocniczych zawarty na artykuł nr 4. I tutaj zgodnie z tym punktem, pod punktem pierwszym, panie radny, pana inicjatywa nie występuje jako organ gminy. Jest pan radnym, a nie organem. Organem jest wójt i rada gminy. Także jeżeli jest inicjatywa podziału Raszyna na dodatkowe jednostki pomocnicze, ja rozmawiałem z panią Barbarą Turek, poprosiłem, żeby inicjatywa, która została podjęta przez pana radnego, zyskała akceptację poprzez zbiór podpisów przy zainteresowanych mieszkańców osiedla, znaczy osiedla Raszyn, miejscowości Raszyn. I bym prosił, żeby takowe pismo z poparciem wpłynęło do biura rady i wówczas ja będę miał argument, że na podstawie akurat takiego zapisu, który przewiduje mi artykuł 8 podpunkt 1, będzie można taką sprawę procedować przez Radę Gminy. To tyle ode mnie. Proszę bardzo. Pani mecenas. Zgodnie z artykułem 5 punktem 3 ustawy o samorządzie terytorialnym, zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz łącznie jednostki pomocniczej określa Rada Gminy i dlatego pan przewodniczący odczytał stosowny zapis statutu. Ja nie wiem, jak ten wniosek wygląda, ale z punktu widzenia formalno-prawnego on nie powinien być tutaj postanowany. Proszę pana Górecki. Szanowni państwo radni, chciałbym powiedzieć, że każdy z państwa radnych jest wybrany jako radnym radnej gminy Raszyn. To nie jest, szanowni państwo, inicjatywa. Inicjatywa to jest oczywiście Rady Gminy Raszyn, wójta gminy Raszyn lub 200 mieszkańców danego terenu. Szanowni państwo, to jest wniosek o to, żeby Rada Gminy była inicjatorem tego, a żeby Rada Gminy była inicjatorem, to Rada Gminy musi po prostu na ten temat wypowiedzieć się, prawda, czy nie. Pani prawnik, ja chciałbym, żeby jednak pani podeszła do tego w ten sposób i jak gdyby, no, wydaje się, że Rada Gminy ma prawo rozmawiać o wszystkim, co dotyczy tej gminy i to właśnie na sesjach, wcześniej może na komisjach, ta kwestia została, znaczy wcześniej na komisji, ta kwestia została, że tak powiem, przedyskutowana i została pozytywnie zaopiniowana. Ja nie jestem inicjatorem, ja złożyłem wniosek w sprawie zainicjowania przez Radę Gminy wniosku dotyczącego konsultacji społecznej w sprawie podziału osiedli w Raszynie 11 lat. Także proszę to w ten sposób rozumieć. Ja mam jeszcze taką uwagę. Panie radny, jest pan członkiem jakiejś komisji? Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego Ochrony Środowiska i Rolnictwa. To, że należy zgłosić ten wniosek na posiedzeniu komisji i ja powiem. Rozmawiamy, to pana radny już przytaczył. Ja pani przeczytam jeszcze raz, jeśli można. Komisja Porządku Publicznego Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie wniosku z dnia 30 grudnia 2014 roku radnego gminy Andrzeja Góreckiego w sprawie podziału osiedla Raszyn 1 oraz Raszyn 2. Na posiedzeniu w dniu 2 lutego komisja po dyskusji pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie podziału osiedli Raszyn 1 i Raszyn 2. Przepraszam panią, jak gdyby komisja, jak gdyby nie ma drogi już dalej, już praktycznie to już powinna się, mogłaby się zająć tym. Znaczy to był wniosek radnego i jest przegłosowana pozytywna opinia komisji. Komisja jest szersza, która mówisz radny, to jest bardziej uprawniony wniosek tej komisji. No, ja zostawiam do dyskusji i do decyzji rady. Ja mam przed sobą, szanowni państwo, projekt wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych wdrażanych przez pana radnego Góreckiego. Pod wniosek też jest podpisana pani radna Barbara Turek. Szanowni państwo, we wniosku, który został włożony w dniu 24 lutego do biura rady, jest propozycja, która wynika z waszych pewnych przemyśleń, tak? I teraz procedowanie na dzisiejszej sesji tego, czy podjąć konsultacje społeczne bez poznania i zapoznania się z wnioskiem, spowoduje to, że to będzie działanie jakby takie zbyt ochotne. Dwa, że sam wniosek, sam w sobie, panie radny, zawiera sporo literówek, no bo jeżeli mam taki zapis,
Przedział czasowy przeprowadzenia konsultacji, proszę słuchać, 09.04.2014/31.03.2014, czyli pan odwrotnie zapisuje to, co pan zaproponował. No nie, zaczynamy od kwietnia do marca, od marca do kwietnia, jeżeli już tak. Następny tak, czas trwania akcji promocyjnej jest 06.03, no ja po prostu nie wiem. Rok się nie zdarza też, o tym mówię, właśnie do pana będzie nie reagowany. No widzi pan, co zaskakuje i sądzę, znaczy ja poddam do głosowania oczywiście pana radnego i rada, która zgłada w tym temacie, podejmie decyzję. To jest po tyle odsiedział, bo to rozwiązanie czegoś na forum rady, gdzie radni de facto nie są przygotowani do opiniowania i rozmowy w tym temacie, uważam, że nie powinno być to przekazać się podstawowe. Moje pytanie, proszę pana o tym lecie. Szanowny panie przewodniczący, zaskoczony jestem. Jak pan dobrze wie, tą poprawkę można zrobić w każdej chwili poprawkę. Ja zresztą pana uważam, że wczoraj, że takie błędy zostały tutaj zamiast 14, zamiast 14 rok. Pan przewodniczący powiedział mi, że na sesji możemy to bez problemu poprawić. Tak. I teraz pierwsza sprawa. Druga sprawa, szanowny panie przewodniczący, projekt wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznej nie jest podpisany przez panią Barbarę Kuretę ani przez pana. Ale nie powiedziałem, że jest pani Barbara podpisana, tylko występuje nazwisko pani radnej Barbary Kuretę. Panie radny, pan się wsłuchuje, co ja mówię. Nie, osoby do kontaktu. Szanowni państwo, jest to wniosek złożony zgodnie z moim zdaniem. Ze statutem ustawą jest czas akcji informacyjnej 21 dni, jest sposób przeprowadzenia akcji informacyjnej, ale szanowni państwo, my dzisiaj nie podejmujemy decyzji, znaczy nie w tej chwili nie podejmujemy decyzji, chcemy po prostu o tym przedyskutować. Ja się dziwię panu, panie przewodniczący, że pan ten wniosek, który dostał pan dwa miesiące, więcej, trzy miesiące prawie temu, dobrze mówię. Przepraszam, dwa miesiące temu wniosek radnego, że pan mówi, że pan nic nie wie i radni nic nie wiedzą. Jeżeli dwa miesiące temu został złożony wniosek. Szanowny panie radny, czego pan w tej chwili insynuuje, że ja kłamię? Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznej złożył pan przedwczoraj. Przepraszam, pan nie oszukuje. Ja mówię o wniosku, który ja złożyłem 30 grudnia, panie przewodniczący. I tylko chciałbym państwa radnych prosić tylko i wyłącznie o to, żeby wprowadzić ten punkt, dlatego że minęło dwa miesiące. Wniosek dobrze. Szanowny pan radny, pana argumentacja została przepowiedziana. Dziękuję. Niech będzie pan dobra osoba. Pan radny Zanusi, proszę bardzo. Witam państwa. Widzę, że mam tutaj swojego rodzaju uwagi. Bo wydaje mi się, to jest moje zdanie, nawet jeżeli jest wniosek słuszny, no oni nic nie wiedzą. Czy możemy to przełożyć na następną komisję, kiedy się zapoznamy z wnioskiem? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pani Barbara, jeszcze w tym temacie chciałaś się zabrać głos? Nie, dziękuję. W związku z tym zamykam dyskusję w tym punkcie, jeśli chodzi o porządek, chyba że są jeszcze jakieś wnioski o prowadzenie punktu. Nie ma. To przechodzimy do głosowania złożonych wniosków. Pana Przybylski, proszę bardzo. Ja mam tylko pytanie. Jeżeli państwo nie przegłosują tego wniosku pozytywnie, czy pan przewodniczący ma, że tak powiem, jakiś plan działania w tej sprawie? Już jakby dwa miesiące minęło i ja jakby ze swojej strony wiem, że w tym temacie nie widzę żadnego stanowiska zarządu tej rady, czyli prezydium. Chciałbym powiedzieć, czy ma pan jakiś pomysł, jak to procedować, jeżeli się okaże, że nie zostanie to przyjęte w dzisiejszym porządku. Ja odpowiem na teraz pan radny Krzyżyk, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. To pan Marek co chwilę opowiedział, za mało wiemy w tej chwili, panie Andrzeju, o tym, żeby wprowadzać taki konkretny punkt. Myślę, że warto o tym porozmawiać, ale jak są sprawy różne, będziemy na o tym rozmawiać. Jak będziemy to procedować? Dlaczego wychodzić do jakiego pana, na przykład radni z tego terenu, ani są państwo są wieści z tego terenu? Musimy o tym porozmawiać. W tej chwili, jakbyśmy wprowadzili konkretny punkt, trzeba było przyjąć jakieś stanowisko albo uchwałę, tak?
tu jest największy problem w tych konsultacjach, jak podzielić ten rejon. Bo ja mówię, nie, nawet nie po uliczkach, to ja bym nie wiedział, czy to tak rzeczywiście jest słuszne, czy niesłuszne. Tutaj są zapisy, numer okręgów, ale teraz musielibyśmy zobaczyć, jak te okręgi wyglądają. To trzeba położyć na ścianę, na mapę, pokazać, na którym miejscu to będzie podzielane. Oczywiście jedną mówię, inicjatywa pewnie słuszna, tylko za mało w tej chwili wiemy. Dzisiaj proponuję nie wprowadzać tego punktu. A w sprawach różnych jeszcze do tego wrócić, żeby ustalić, że to, co pan przed chwilą pytał przewodniczącego, jakie będzie to postępowania w tej sprawie. Proszę pana radny. Bardzo dziękuję panu, panie radny. Zgadzam się, oczywiście możemy, jeżeli będzie na to jeszcze dzisiaj czas, chętnie przedstawię uzasadnienie bardziej szersze. Okej, zgadzam się. Dziękuję bardzo. Czyli panie Andrzeju, przychyla się do pan do mojego wniosku z prywatnej rozmowy, żebyśmy mogli ten temat sprawach użyć, tak było? Panie przewodniczący, chciałbym już zakończyć. Pan chyba oczywiście też chyba nie pamięta. Mówiliśmy o sprawach, jeżeli pan już pyta, o sprawach przodu i chętnie może o tym. Między innymi. Panie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Przechodzimy. Pan radny złoży. Pan Andrzej. Proszę bardzo. Też nie działa. Przepraszam, panie radny. Zgłoszona jest, będziemy nas naprawiać. A zobaczmy pani koszulową stronę. Są odłączone się mikrofony. Panie przewodniczący, ja wnioskuję o odjęcie z porządku obrad punktów od 7 do 14. Motywuję tym, iż osobiście ja nie miałem możliwości zapoznania się z ponad 20 uchwałami, o których jest tam mowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A powodem braku zapoznania z tego, co z panem rozmawiałem, było brak możliwości wejścia z panem Lewnego, tak? Jest awaria z tego, co wiem, tak? Jest. Dziękuję. W związku z tym mamy cztery. Jeszcze pan radny Górski. Proszę bardzo. Proszę o mikrofon. Proszę mi procedować. Wycofuję swój wniosek formalny w sprawie porządkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szymej, mamy do przygotowania trzy wnioski. Pierwszy wniosek złożony przez pana radnego Górskiego, przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji. Jest to wniosek o wprowadzenie do porządku obrad. Proponuję w punkcie 4 dzisiejszej sesji uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 2/19/14 rozmiarzy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie porozumienia między gminnego z gminą Michałowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015. Kto jest za wnioskiem, proszę podnieść rękę. Trzeba liczyć wszystkie głosy. Proszę trzymać dłużej ręce, bo jest nas więcej, także dłużej trzeba wyciągnąć. Dwadzieścia za. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Następny wniosek pana radnego Kowalczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Świątka na działanie kierownika Gminy Rzeszów Pomocy Społecznej w Zaszynie. Proponuję umieścić na razie, jak tutaj słyszymy, rozmawiam w punkcie 16. Kto jest za wnioskiem, proszę podnieść rękę. Chyba wszyscy jednogłośnie podnieśli rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. I jest wniosek pana radnego Andrzeja Rolekiewicza o odjęcie z porządku obrad punktów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 z porządku obrad. Kto jest za wnioskiem? Proszę podnieść rękę. Przepraszam bardzo, jest głosowanie wolne. Głosujemy. Kto jest za wnioskiem pana Andrzeja? Tak. Raz, dwa. Dwa, cztery, sześć jest za panem wnioskiem. Kto jest przeciw? Dziesięć, przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Wychodzi mi trochę za mało. Kto ostatnio brał udział w głosowaniu?
Jeszcze raz przechodzimy do ustawy głosowania. Proszę wybrać podmiotę. Kto jest za wnioskiem pana Andrzeja Wojtkiewicza? Podjęcie tych punktów się proszę, będzie przytoczony. Wyraźnie proszę. 7 jest 8. 8 jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz. 19. Kto nie brał głosu? Kto nie brał głosu? Przeciw 11. 11? 11 było. Proszę jeszcze pani Mieszkowski. Teraz się, teraz nam się gada. Proszę pan radny. Tak, powiem jak pan Andrzeju, pan tutaj podał argument taki główny, że pan nie mógł to interpretował, ale wszystkie te uchwały są dostępne. Chyba naszym archiwum mówił, że rady. Można, może tak powiem, gdzieś skorzystać. Jestem święcie przekonany, że pan mi ich nie przeczytał, prawda? Bo to są całe te obrębki uchwał, które... Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale załóżmy, załóżmy, że miał pan rację, ale to sam internet nie czyta, tak. One są w formie papierowej, dostępne. Dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli to była komisja... Szanowna planowana przez czynnego, nie wiem, pan był tutaj. Niestety, bo w tej kwestii była kontrolacja komisja. Ja tylko tak... Pan Andrzej, pan włączy mikrofon, bo też właśnie chcę tą kwestię wyjaśnić na etapie, jakby tutaj porządku mowę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, moje poinformowanie o tej komisji. Bo na tym mieliśmy w tym samym czasie komisję budżetową. Nie. To była w poniedziałek. Panie Andrzeju, ja wiem, że jakby sama obsługa troszeczkę nam kuleje, tak powiem, w cudzysłowie. W tej chwili naprawdę czynimy intensywne prace z panią sekretarz i to się w krótkim czasie zmieni, że pełna informacja będzie przebywała dużo lepszym skutkiem do państwa rady. Gwarantuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dyskusja na porządku bardzo szkoda dość długo. W związku z tym, że przegłosowaliśmy wnioski, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji, proszę podnieść rękę. Musimy zmienić sposób głosowania. 18 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Pan Andrzej wcześniej rękę opuścił, był za. I nie powiem panią Andrzej Górecki, bo pan podniósł pana puścił. Dobrze, 19 za, jedna osoba się wstrzymała, kto jest przeciw? Nie było. Dziękuję bardzo.